Siemanko. Jesteśmy w kalinowym śnie w Warszawie Białołęka. 500 zł za palenie w pokoju. Okolica bombowa. Wejdę wam na taras. Na taras, na balkonik. Pokażę. Generalnie obok są różne inne hotele. Ale tu jest tak fajnie, znośnie. Miasta praktycznie nie słychać. Lasek naokoło. Także całkiem fajnie. Pokoik jest bardzo, bardzo fajny. Prowadzi to bardzo, bardzo fajna pani. Bardzo miła. Widać, że kobieta ręka, bo porządek jest idealny. Tu jest jakiś grajdołek. Nie wiem po co. Bez światła. Ala szafa. No, kamera zwariowała. Moje graty, nie ma na co patrzeć. Mam taki malutki pokój na dwie osoby. Cena 130 zł wydaje, że za 155, ale ze śniadaniem. 25 zł śniadanie kosztowało. Nie, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jakiś tam może jakiś pierdy, ale był alarm smogowy. Już nie ma alarmu smogowego. Mogłoby być łazienka, byłoby dużo, dużo lepiej. Niestety bez łazienki. Piękne zasłony. Ale tak to. Jak na przedmieście Warszawy, to naprawdę spoko. Tylko brak łazienki. Dobra, tyle na tyle. Strzała.